Witam was w Resident Evil. Okej, zobaczmy, jest to zremasterowana gra. Nawet nie jestem pewien, z którego roku jest. Pierwszy raz grałem w nią na PlayStation 1. Trzecia część tej gry była jedną z moich ulubionych gier na konsolę PlayStation 1. No zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Resident Evil. Gram na razie na klawiaturze, ale będę chciał spróbować. Tutaj chyba wybieramy poziom trudności. Wybiorę średni. Przynajmniej tak mi się wydaje. Spróbuję najpierw grać na klawiaturze, a następnie na padzie. Mamy dwie postacie i różne style. Okej, wybierzmy sobie tą. Nie pamiętam tej gry zbytnio. Situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team. Disappeared during the middle of their mission. No, not yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Nie pamiętam zbytnio tej gry, więc może mi iść kiepsko na początku, ale zobaczymy, jak sobie poradzę. Poczekajmy na koniec animacji i zobaczmy, co im się przydarzyło. Zombie. Damn it! Make for that
Okej, chyba dobiegliśmy do jakiejś posiadłości. There are only three stars members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Okej. Zobaczmy, jak tutaj. Okej. W WASD się chodzi. Trzeba przytrzymać prawy klawisz myszy i lewym wtedy się walczy. Aha, shiftem się biega, dobra. A jak podnieść tą apteczkę? Musimy zbierać tusz, żeby móc zapisać chyba grę, tak mi się wydaje. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Jakiś emblemat. Okej, jak wejść do ekwipunku? Tego jeszcze nie wiem. Ale się o tym przekonamy wkrótce prawdopodobnie. Na razie zbadajmy cały ten teren. W tym pomieszczeniu chyba... O, może zegar? Za bardzo nic więcej tu nie ma. Obraz. Dobra, sprawdźmy kolejne pomieszczenie. Idźmy najpierw w dół. O cholera. Nie wiem, czy mam z nim walczyć, czy mam uciekać. Nie wiem, czy za mną idzie, czy nie. Nieważne. Spróbujmy wejść do tego pomieszczenia. Jest zamknięte, okej. Słyszę to zombie za mną. Okej, tutaj chyba można otworzyć tą tarczą, którą znalazłem, drzwi. Ale... Cholera, to zombie za mną idzie. Jak wejść do ekwipunku? Jeszcze tego nie rozgryzłem.
O, N się wchodzi, okej. Użyjmy tego. Albo to sprawdźmy. Z można przybliżać. Enterem się sprawdza. Coś tutaj znajdziemy? Chyba nie. No dobra, trudno, wyjdźmy stąd. No nic, spróbujmy pokonać tego zombiaka. O nie. O nie. Dobra. Da się go zabić? Lepiej będę stąd spadał. Sprawdźmy jeszcze ten tutaj wszystko. Jakąś kasetę znalazłem, okej. Coś jeszcze tu nie. Dobra, muszę wrócić. Jestem ciekaw, czy ciężko mnie zranił ten zombiak, czy nie. Nigdzie pasek zdrowia, nic takiego się nie wyświetla. Więc nie mam pojęcia. Sprawdźmy może status. Tutaj mi się świeci na żółto. Więc prawdopodobnie mam średnie obrażenia. Myślę, że lepiej będzie zapisać sobie grę. Okej, zapisaliśmy grę. Wróćmy do naszych towarzyszy. Zdaje się, że nasi kompani się zmyli. Jill? Where did they go? Cholera. Została spluwa. Zobaczmy, mamy jakąś amunicję w ogóle? 15 sztuk amunicji, okej. Weźmy sobie tą broń. Dobra. Gdzie teraz się udać? Myślę, że najlepiej będzie najpierw sprawdzić cały dół. Na dwór raczej bym nie wychodził. To jest jakaś piwnica chyba. Tam nie wejdziemy. Cholera. Wszędzie jest ten emblemat tarczy. Może byśmy to z czymś połączyli.
Z nożem nie bardzo. Z zapalniczką też nie. Chyba nic tutaj nie znajdę, cholera. No nieważne, dobra. Nie ma na co czekać. Sprawdźmy kolejne drzwi. Okej, tutaj możemy wejść. Statuetka. Zdaje się, że coś mi tam błysło. Coś jest na górze. Dobra, tylko jak to... Jak to zdobyć? Da przesunąć, ale czy da się to pociągnąć? Nie mam zbytnio pomysłu jak. Mogę na tą półkę wejść. Bo musimy znowu sprawdzić. A nie bardzo jest tutaj jakakolwiek odpowiedź. Chyba nie da się tego pociągnąć w moją stronę. Zdaje mi się, że muszę iść naokoło, wyjść tamtym korytarzem, wtedy będę mógł to popchnąć. No ale te drzwi są znowu zamknięte. A trochę bez sensu by było, jakbym nie mógł tego cholera pociągnąć. Niestety nic tutaj nie pomaga. Dobra, trudno się mówi. Musimy zdobyć ten klucz do tych wszystkich drzwi. Tutaj jest wyjście. No, chodźmy na górę, zobaczmy, co tam możemy znaleźć. Kolejne zamknięte drzwi. Okej, tutaj mogliśmy wejść. Zobaczmy, co tam znajdziemy. Słyszę kroki. A tu widzę jakiś nożyk. Ok.
Okej. Jest to przedmiot, którym możemy się bronić. Cholera. O, jestem ciężko ranny. Spoko. Dalej go słyszę. Trochę mi szkoda amunicji na niego. Cholera. Chyba padł. Nie, cholera jasna. Okej, teraz na pewno nie żyje. Cała amunicja, kurde, na jednego. Pasowałoby zdobyć ten diament, ale chyba nie mogę go od tak podnieść. Za to tą statuę, z tego co zauważyłem, można przesunąć. A tutaj brakuje poręczy, więc jak ją zepchniemy, to myślę, że zdobędziemy sobie ten kryształ, diament, czy co to tam było. Dobra, przydałoby się jakieś apteczki, czy cokolwiek, co mogłoby mnie uzdrowić. Okej, tu więcej drzwi nie ma na górze. Udajemy się tam, gdzie spadła ta statuetka. Mam nadzieję, że nie będzie tu żadnych zombiaków. Okej, mamy Blue Gemstone. Jesteśmy ciężko ranni. Super. Zapiszmy grę i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki z gry Resident Evil. Pozdrawiam i do zobaczenia.